Rok 2024 na pewno będzie rok przejściowy w gospodarce w pewnym sensie, bo z jednej strony mamy duże kończące się okresy, takie jak na przykład perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Mamy też okres sprzątania po 8 latach poprzednich rządów. Bardzo wiele też ustabilizowania się tej nowej władzy i nowej administracji. W związku z powyższym pewnie tego roku nie będzie można traktować jako punktu odniesienia. Gospodarczo no nie będzie to rok idealny. Już dzisiaj widzimy, że wzrost na poziomie 2,5-2,8% no to nie są rekordy, to nie są jakieś ogromne wyniki. Zachwianie jeszcze ta niepewność, bo z jednej strony mamy okres jednak wojny przy naszej granicy. Ta retoryka wojenna, ona jest jakby ważna z punktu widzenia działania, bo musimy się przygotowywać i wzmacniać nasz kraj. A z drugiej strony powtarzanie słowa wojna powoduje, że no nie rośnie zaufanie przedsiębiorców co do przyszłości, więc nie rosną inwestycje prywatne. Ta obawa wojenna, jesteśmy jednak bardzo blisko frontu, powoduje, że gospodarka cierpi z powodu retoryki wojennej. Akcje powinny się odbywać, musimy się zbroić i wzmacniać. Natomiast to słowo wojna powtarzane zbyt wcześnie często powoduje, że przedsiębiorcy boją się inwestować. Spółki Skarbu Państwa i sprzątanie w spółkach Skarbu Państwa. No jako Konfederacja Lewiatan, dawniej Konfederacja Pracodawców Prywatnych, nie jesteśmy pasjonatami tego, że 15% polskiej gospodarki, a jeszcze gorzej 40% polskiej giełdy zależy od decyzji politycznych. Te zmiany tak naprawdę no, dopiero się domykają w tej chwili, więc ta duża część polskiej gospodarki jeszcze jest rozchwiana. Zanim usłyszymy o jakichś długofalowych perspektywach czy strategiach tych największych spółek państwowych, pewnie jeszcze trochę czasu minie, więc to znów dodatkowy element niepewności, dodatkowy element, który powoduje, że nie mamy jeszcze takiej wizji i trendu na przyszłość. Oczywiście nie pomagają również w tym trendy europejskie, czyli to, że gospodarka niemiecka no jest jednak, wciąż poszukuje na siebie pomysłu na rozwój, że Francja ma teraz duże kłopoty nie tylko gospodarcze, ale i polityczne. Więc niepewność to jest chyba niestety kolejny rok z tym słowem kluczowym. Dlaczego oczekujemy od rządu w tej sytuacji? No właśnie dlatego, że żyjemy w czasach bardzo niepewnych, to w tej chwili naprawdę już po tym zamknięciu okresu wyborczego oczekujemy tego, żeby pojawił się wreszcie jasny kierunek polityki gospodarczej.